oczywiście czas podsumowań, takich pierwszych podsumowań, już tak abstrahując od tego dzisiejszego uroczego, miłego wieczoru, my już patrzymy, jak wyglądała realizacja podstawy programowej, bo to jest rocznik, który w technikum właśnie wdrażał nową podstawę programową. Tutaj musieliśmy w odpowiedni sposób zaplanować realizację wszystkich zajęć, tak żeby uzyskać efekty ilościowe, jakościowe, ale to są sprawy szkolne, które my rzeczywiście gdzieś tam w zaciszu gabinetów pracujemy nad tym, podsumowujemy, jak wyglądała ta nauka. Natomiast to jest też podsumowanie tych mijających 4 lat całego życia szkolnego tych klas, a zatem i innych wydarzeń klasowych, imprez, uroczystości szkolnych, wyjazdów, apeli. Było tego naprawdę dużo i uczniowie naprawdę mieli z czego korzystać. Ten rocznik czymś specjalnym zapisze się w historii szkoły? Tu mnie pan zaskoczył. Każdy rocznik jest w jakiś sposób szczególny. Pamiętamy pewne wydarzenia, pamiętamy pewne sytuacje uczniów, także na pewno tak. Pan jak wspomina swoją studniówkę? Oj, to było bardzo dawno temu. Była również, jak dzisiaj, sroga zima, śnieżna, mroźna, był wspaniały bal. No, zapisał się na pewno na długie, długie lata. Dziś zabawa będzie wyśmienita? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Atmosfera tego miejsca, atmosfera, którą tworzą uczniowie, goście, nauczyciele, jest już prognozująca naprawdę dobrą zabawę. Co chce pan życzyć swoim uczniom na następne lata, na następne kroki w życiu? Chciałbym im życzyć przede wszystkim, żeby pomyślnie ukończyli szkołę, żeby zdali egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe i chciałbym też życzyć, żeby w swoim życiu podejmowali właściwe decyzje, żeby korzystali z doświadczeń, z wiedzy, z umiejętności, jaką zdobyli w szkole i mogli to wykorzystywać na różne sposoby w swoim życiu, żeby te ich wybory były jak najbardziej właściwe. Jak wasz rocznik będzie wspominał czas spędzony w szkole? Mam nadzieję, że nasz rocznik bardzo miło będzie wspominał czas spędzony tutaj w szkole na ulicy Żeromskiego w Zespołu Szkół. Mam nadzieję, że wszyscy głęboko zapamiętają ten czas, no i oczywiście tą studniówkę. Jakie wydarzenia najbardziej wpiszą się w tą historię? Na pewno zapamiętamy nasze egzaminy zawodowe, które bardzo mocno przeżywaliśmy, jak i również wszystkie zabawne rzeczy, które się zdarzyły podczas tego roku. Byliście z grą ekipą? Oczywiście, mam nadzieję, że moim zdaniem moja klasa była najbardziej zgraną klasą. Jak wyglądały wasze przygotowania do studniówki? Oj, trwało one bardzo długo. Największym wyzwaniem był polonez oczywiście, na początku dobieranie par. Chłopaki byli trochę oporni, ale daliśmy radę. No i wiadomo, sala, DJ i te inne sprawy, ale daliśmy radę, daliśmy. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Oczywiście, jak widać, wszyscy są zadowoleni, dobrze się będziemy na pewno dzisiaj bawić. Co jest obowiązkowe na studniówce? Obowiązkowe, oczywiście podwiązka, coś pożyczonego. No i oczywiście najważniejsze, ładny strój, piękna fryzura. I dobry humor, tak? Wasz rocznik to był zgrany rocznik? Zgrana ekipa? Bardzo zgrana ekipa. To znaczy, wiadomo, na początku zawsze to było dziwnie, no bo każdy przyszedł z innej szkoły, ale bardzo szybko żeśmy się zgrali. Ogólnie szkoła ma taki klimat, że wszyscy czują się swoje, także każdy siebie dobrze traktuje, jest super, naprawdę.